W dniu 8 października o godzinie 21:28 otrzymaliśmy informację o pożarze poddasza przy ulicy Bytomskiej 109 w Zabrzu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce, widząc dowódca stopień rozprzestrzeniania się ognia, zadysponował na miejsce kolejne zastępy. Był to pluton gaśniczy z Bytomia. Na miejscu pracowało w sumie 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 23 ratowników. Jeśli chodzi o akcję, przed naszym przybyciem 23 lokatorów z całego budynku opuściło budynek przed naszym przybyciem. Działania polegały na podaniu 2 prądów wody, klatką schodową oraz z drabiny mechanicznej. W związku z tymi działaniami musieliśmy wstrzymać ruch tramwajowy, ponieważ była tam linia trakcyjna, dlatego został odcięty prąd. Nasi strażacy, pracując na miejscu w ekstremalnych warunkach, próbowali nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia na poniższej kondygnacje. Udało się naszym strażakom, żeby ten pożar się nie rozprzestrzenił. W wyniku pożaru spaleniu uległo 250 m2 dachu. Zalane zostały także mieszkania poniżej. Po zakończeniu akcji, która trwała praktycznie do godziny 2 w nocy, wszyscy lokatorzy nie wrócili do swoich mieszkań, wrócili do znajomych, do bliskich. Na szczęście w wyniku tej akcji nikt nie ucierpiał. No, na chwilę obecną ciężko co do przyczyn, na pewno przyczyny będą ustalane przez policję.